Dzień dobry, witam Państwa na pierwszej konferencji prasowej po wyborach parlamentarnych i po referendum, które odbyły się w minioną niedzielę. Są z nami kandydaci z listy Prawa i Sprawiedliwości z powiatu gnieźnieńskiego, nie wszyscy, ale jest Monika Twardowska, jest Łukasz Grabowski. Z 18 miejsca na liście sejmowej kandydował jeszcze Robert Gaweł, Praca. Podobnie kandydat do Senatu Krzysztof Ostrowski. Proszę Państwa, wyniki wyborów. Zaczniemy od tego, ale zanim o wynikach, to chcieliśmy bardzo serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, a szczególnie tym, którzy oddali swój głos na listę Prawa i Sprawiedliwości, z całego serca podziękować. Za każdy oddany głos z całego serca dziękujemy. To jest wyraz po pierwsze wielkiego zaufania, po drugie zobowiązanie z naszej strony, aby ten program, który w kampanii wyborczej przedstawiliśmy, realizować go podobnie jak to było w poprzednich kadencjach, i to do tego się zobowiązujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy za tą wielką aktywność, za pomoc w kampanii, bo to jest jeszcze oczywiście ważne, prawda? Sami byśmy tej kampanii nie przeprowadzili, więc tutaj była rzesza ludzi, którzy się bardzo mocno zaangażowali w kampanię wyborczą, za każdą ulotkę rozdaną, za wywieszony plakat, za każdą inną aktywność. Oczywiście również dziękujemy członkom komisji wyborczych i mężom zaufania, którzy poświęcili wiele, wiele godzin, bo przy tej dużej frekwencji praca komisji się bardzo przeciągnęła i niektórzy pracowali do godzin porannych w poniedziałek. Także również tym wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy. Wynik wyborów. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Uzyskaliśmy w skali kraju wynik 7 600 kilkadziesiąt tysięcy głosów i to się przełożyło na 35% poparcia, 35,38% poparcia. Nasi konkurenci, Platforma 6 600 000 głosów i potem trzecia droga, wynik trzeciej drogi był rzeczywiście ponad te oczekiwania, które wynikały z sondaży. Pozostałe wyniki sondażowe, można powiedzieć, że się potwierdziły. W naszym okręgu wyborczym, w okręgu 37, mówię teraz o wyborach do Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość miało najlepszy wynik. Zagłosowało na naszą listę ponad 162 tysiące mieszkańców Wielkopolski. To jest wynik lepszy niż ta średnia krajowa. Mieliśmy ponad 38% głosów oddanych przez wyborców. Na Platformę głosowało nieco ponad 100 tysięcy głosów, na trzecią drogę 69 tysięcy głosów, 39 tysięcy na Lewicę i 29 tysięcy na Konfederację. Co dla nas jest też satysfakcjonujące, bardzo satysfakcjonujące, to wynik w powiecie gnieźnieńskim. Bo w powiecie gnieźnieńskim na listę Prawa i Sprawiedliwości oddano 24 538 głosów, jeśli dobrze pamiętam, 586 głosów. To jest wynik lepszy od kolejnego wyniku, czyli Platformy o 4 tysiące głosów, trzeciej drogi o 8 tysięcy głosów. I też można powiedzieć, że jesteśmy w powiecie gnieźnieńskim pierwszą siłą polityczną. Porównując ten wynik do roku 2018, czyli do wyborów samorządowych, do Rady Powiatu, to poprawiliśmy ten wynik o 8 tysięcy głosów. Prawie równo o 8 tysięcy głosów, nieco ponad właściwie nawet, bo wtedy mieliśmy 16 tysięcy głosów. Także to też pokazuje, że ta praca, którą wkładaliśmy w czasie
tej kadencji, która za nami, dziewiątej kadencji Sejmu, że ta praca przyniosła duże efekty. Zwiększyło się poparcie dla naszej partii. Jeśli chodzi o Gniezno, tutaj akurat wyniki były nieco bardziej wyrównane i niewiele, ale jednak najlepszy wynik uzyskała Platforma. My mamy blisko 10 tysięcy głosów, oni 10 600, jeśli dobrze pamiętam. Trzecia Droga też zrobiła tutaj dobry wynik. Nieco gorszy Lewica, tak widać zdecydowany właściwie spadek poparcia dla Lewicy. No i proszę Państwa, wyniki indywidualne. Ja powiem szczerze, że mam wielką satysfakcję, bo startowałem z czwartego miejsca na liście Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości i uzyskałem wynik najlepszy w historii swoich startów, 25 663 mieszkańców okręgu wyborczego 37 zaufało mi, niektórzy ponownie, część pewnie pierwszy raz, no siłą rzeczy, bo wynik najlepszy. I satysfakcjonuje mnie również to, a może najbardziej, że w powiecie gnieźnieńskim uzyskałem ponad 12 tysięcy głosów. To tak dla porównania jest wynik lepszy indywidualnie niż wynik całej listy Lewicy, bo Lewica miała 11 tysięcy z jakimiś tam groszami, więc ja z czwartego miejsca uzyskałem lepszy wynik w powiecie niż cały komitet Nowej Lewicy czy SLD według ustawy terminologii. To jest dla mnie naprawdę duży powód do satysfakcji i też, tak jak powiedziałem tutaj odnośnie wyniku całej listy, też wielkie zobowiązanie, żeby tego zaufania nie zawieść i zrobię wszystko, żeby tak właśnie było. Więc krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik wyborczy spośród wszystkich startujących komitetów, ale sytuacja, jaką mamy po wyborach, przypomina taką, używając terminologii sportowej, jak drużyna polska w kwalifikacjach do mundialu ma ostatni mecz, musi wygrać 3-0, a wygrywa 1-0. Jest to zwycięstwo, ale to zwycięstwo nie daje awansu i tak jest w tym przypadku, no bo wszystko wskazuje na to, że rząd, że większość w Sejmie będzie to większość dzisiejszych partii opozycyjnych, czyli Platformy, Trzeciej Drogi i Lewicy. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość przechodzi do opozycji. I my będziemy opozycją konstruktywną, nie będziemy opozycją totalną. Będziemy opozycją, która będzie wspierała dobre rozwiązania, natomiast będzie blokowała te wszystkie, które byłyby zaprzeczeniem, zniweczeniem tych osiągnięć, które są efektem 8-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jestem przekonany, że również na jakieś szaleństwa opozycji nie pozwoli pan prezydent, że będą ustawy, które będą uderzały w podstawy bezpieczeństwa Polski, czy podstawy bezpieczeństwa finansowego, ekonomicznego, socjalnego Polaków, jeśli by takowe opozycja chciała uchwalić, to jestem przekonany, że pan prezydent będzie reagował, zresztą podkreśla to już po wyborach, że będzie stał na straży tego, co w 2015 i 2020 roku przedstawiał w programie popartym przez ponad 10 milionów Polaków i my oczywiście to weto pana prezydenta będziemy podtrzymywać, także tutaj wszystkie obawy, które wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości po tym wyniku się pojawiły, chciałbym rozwiać. Tutaj nie będzie żadnej zgody na
na przykład podwyższenie wieku emerytalnego, na zabranie 13 czy 14 emerytury, czy 800+. Takiej możliwości w tym układzie nie ma, ponieważ mamy 194 posłów do odrzucenia weta pana prezydenta. Potrzebna jest większość 3/5, więc takiej większości koalicja, która powstanie, nie ma i my na żadne tego typu działania nie pozwolimy. Widzimy już, że na etapie tych rozmów, które między partiami, które łącznie mają możliwość utworzenia rządu, już się pojawiają pierwsze pęknięcia, już się pojawiają pierwsze konflikty. My się z tego, szczerze mówiąc, nie cieszymy, ale to przepowiadaliśmy, że tak będzie w sytuacji, kiedy większość będzie miała opozycja składająca się z kilkunastu tak naprawdę partii, bo to są trzy komitety wyborcze, ale kilkanaście partii wchodzących w skład tych komitetów. Więc no, sytuacja na pewno nie będzie różowa dla Polski i myślę, że nasi rodacy szybko się przekonają, że ten wybór, którego dokonali, to jest wybór błędny. I tutaj ja bym znalazł analogię historyczną do sytuacji w Wielkiej Brytanii w 1945 roku. Przez niezwykle trudny, dramatyczny czas wojenny przeprowadził Wielką Brytanię Winston Churchill i partia konserwatywna. Uratowali niepodległość Wielkiej Brytanii, zwyciężyli w wojnie i podczas obrad konferencji poczdamskiej miały miejsce wybory parlamentarne, w których ogromne zwycięstwo odnieśli lejburzyści, Partia Pracy. Winston Churchill w trakcie konferencji musiał wyjechać z Poczdamu i wrócił już na konferencję, ponownie nie wrócił, ponieważ nowym premierem został Clement Attlee. Brytyjczycy ulegli propagandzie Partii Pracy, takiej propagandzie właśnie odnoszącej się do trudności związanych z wojną, do skutków tej wojny, nie biorąc pod uwagę tego, jakie było zagrożenie, jak tak naprawdę przyszłość Wielkiej Brytanii była pod znakiem zapytania. No i co się okazało, że Winston Churchill do władzy wrócił i myślę, że gdyby ktoś zapytał przeciętnego Polaka, czy kojarzy Clementa Attlee, to pewnie by nie skojarzył. Natomiast Winstona Churchilla kojarzą wszyscy i w 1951 roku Partia Konserwatywna z Winstonem Churchillem wróciła do władzy. Jestem przekonany, że podobna sytuacja będzie miała miejsce w Polsce, że rządy Tuska, no pewnie Polacy potrzebowali przypomnienia, pewnie przez te 8 lat zapomnieli o tych latach 2007-2015 i uznali, że może być tylko lepiej. Ja chciałbym, żeby było lepiej, ale wydaje mi się, że niestety to będzie bardzo trudny czas dla Polski. Tym bardziej, że Polacy zachowali się dość osobliwie, bojkotując referendum. To też jest dość specyficzna sytuacja, ponieważ zrozumiałbym oczywiście głosowanie na partie opozycyjne, ale jednak udział w referendum i jednak stworzenie takiej blokady przed ewentualnymi decyzjami, które mogłyby uderzyć we mnie jako wyborcę osobiście, czyli na przykład przed możliwością podniesienia na powrót wieku emerytalnego. Okazało się, że dla Polaków jednak to wezwanie opozycji totalnej do bojkotu referendum było ważniejsze, taka demonstracja. No i referendum nie jest ważne, 41% Polaków wzięło w nim udział. Oczywiście większość głosowała 4 razy nie, ale referendum nie jest stanowiące. W związku z tym nowa koalicja może zrobić wszystkie te rzeczy,
które w referendum były poruszane i które stanowią o bezpieczeństwie Polaków, takim bezpieczeństwie wprost, bo kwestia migrantów, zapory, bezpieczeństwie ekonomicznym, czyli prywatyzacja, no i kwestii chociażby tego wieku emerytalnego. Tutaj będzie wielki znak zapytania. Słyszymy już pierwsze głosy ze strony ugrupowań, które łącznie mają większość w Sejmie, że różnie to może być. Zobaczymy. Ja nie chcę tutaj akurat być taką wróżką, która będzie czarnowidztwo uprawiała, no ale w każdym razie to, co powiedziałem poprzednio, czyli że my mamy tak silną pozycję, 194 posłów, że nie pozwolimy na niszczenie dorobku Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, zobaczymy, co przyniesie najbliższy czas. To jest teraz moment, kiedy będzie przede wszystkim będzie uroczystość wręczenia tych zaświadczeń o wyborze. Potem będą kolejne działania, które doprowadzą do tego, że pan prezydent zwoła posiedzenie Sejmu. No a w międzyczasie będą oczywiście konsultacje. Pan prezydent zapowiedział, że będą w następnym tygodniu. Jestem przekonany, że wszystkie te partie, które dzisiaj deklarują, że utworzą koalicyjny rząd, że one mają potwierdzenie w rzeczywistości i powstanie rząd z premierem Tuskiem na czele, a my będziemy, tak jak powiedziałem, stali twardo na straży osiągnięć rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Teraz jest czas na ewentualne pytania. Jak będą wyglądały następne tygodnie, jak Pan myśli, kto zostanie premierem i jak będzie wyglądała próba utworzenia rządu? Znaczy tutaj wydaje mi się, że sprawa jest przesądzona, tak? Oczywiście obyczaj konstytucyjny jest taki, że pan prezydent powierza misję utworzenia rządu liderowi albo któremuś z liderów partii zwycięskiej, więc w tym przypadku jest to Prawo i Sprawiedliwość i mam nadzieję, że taka będzie decyzja pana prezydenta, ale tutaj no niestety nie mam złudzeń co do tego, że niestety ta misja się nie powiedzie. W związku z tym, zgodnie z konstytucją, wtedy następny krok należy do Sejmu, czyli większość sejmowa przedstawia kandydata na prezydenta, ten przedstawia skład Rady Ministrów i uzyskuje wotum zaufania od Sejmu, no bo taka jest większość parlamentarna, więc prawdopodobnie w tym drugim kroku zostanie powołany rząd. No to nastąpi prawdopodobnie gdzieś tam pewnie w grudniu. Zobaczymy, jak ten harmonogram będzie wyglądał, jeśli chodzi o czas poszczególnych kroków. No ale tutaj wszystko to stanowi konstytucja, także jestem przekonany, że te czynności będą przebiegały zgodnie z konstytucyjnymi terminami. I tutaj jedna uwaga, bo opozycja w czasie tych naszych rządów, szczególnie w kampanii wyborczej, podkreślała, że w Polsce nie ma demokracji, że jest zagrożona demokracja, że jest autorytaryzm. Niektórzy mówili nawet, że jest totalitaryzm. No to ja chciałbym zapytać dzisiaj tych polityków opozycji, ale też wielu Polaków, którzy ulegli tej propagandzie, gdzie widzieli ten totalitaryzm, czy w totalitaryzmie działają partie opozycyjne, a jeśli nie totalitaryzm, to autorytaryzm, czy w autorytaryzmie opozycja wygrywa wybory? No oczywiście, że nie. I nawet niektórzy publicyści w tym tygodniu odważyli się napisać, i to naprawdę jest wielki, powiem szczerze, akt odwagi, bo odważyli się napisać publicyści z Onetu i z WP, że jednak trzeba zweryfikować te twierdzenia, które były publikowane szeroko, że w Polsce nie było demokracji. W Polsce
kwitła demokracja i ten wynik wyborów jest tego najlepszym dowodem. Nie było żadnego łamania praworządności, bo gdyby było łamanie praworządności, to my nie mielibyśmy demokratycznych wyborów i takiego wyniku. Więc to wszystko była taka narracja, która miała oczernić, ohydzić nasze rządy. No, częściowo niestety była prowadzona w sposób wulgarny, te słynne 8 gwiazdek. No to powiem szczerze, że teraz po utworzeniu rządu myślę, że pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić Donald Tusk i liderzy tych ugrupowań, które wejdą w skład rządu, to jest przeprosić za właśnie te wulgarne, brutalne ataki, które były formułowane przez i Platformę i Trzecią Drogę i przez Lewicę w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, bo to było po prostu niegodne. No i okazało się, że absolutnie polegające na fałszu, fake newsach, Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości się rozwijała. Mam nadzieję, że będzie się rozwijała dalej i była państwem demokratycznym, praworządnym, który może stanowić wzór dla innych państw Unii Europejskiej, a szczególnie dla Komisji Europejskiej, gdzie łamanie praworządności właśnie tam jest na porządku dziennym. A prezes Kaczyński przeprosił za zdradzieckie mordy, ale pani była posłanka Pawłowicz, która używała tego hasła w stosunku do posłów. Panie redaktorze, myślę, że nic nie przebije tej brutalności, która płynęła z ust polityków opozycji. Naprawdę, jeśli weźmiemy tak naprawdę na zimno te przekazy, które były kierowane przed wyborami w naszą stronę, to nic z tego nie przebije. Pana zdaniem zmieni się coś na przykład w mediach publicznych? Mówi się w internecie, że na przykład pani Kolecka powinna już szukać nowej pracy. No i to jest kolejny bardzo niepokojący sygnał ze strony zwycięskich ugrupowań, które używają właśnie takiego języka absolutnie niedemokratycznego i zapowiadają, co gorsza, działania niedemokratyczne, bo w sprawie mediów publicznych nic ci, którzy rządzą, nie mogą zrobić bez zgody Rady Mediów Narodowych. Rada Mediów Narodowych jest powołana ustawą i jak słyszę wypowiedzi niektórych polityków opozycji, że uchwałą wygaszą na przykład kadencję Rady Mediów Narodowych, no to jest to, krótko mówiąc, zapowiedź łamania demokracji, bo uchwałą nie można unieważnić ustawy. Oczywiście większość ma możliwość zmiany każdej ustawy, jeśli znajdzie oczywiście w Sejmie poparcie dla takiej propozycji i ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, to oczywiście taki sposób zmiany w mediach jest możliwy teoretycznie do przeprowadzenia. Natomiast nie można takiej zmiany zrobić legalnie bez właśnie zmiany ustawy, czyli bez zgody prezydenta, czyli bez zgody Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie żadnej zgody z naszej strony na łamanie prawa, na, jak to zapowiadał kiedyś pan poseł Siemoniak, że wejdą silni panowie do Trybunału i zrobią porządek. Nie będzie zgody na tego typu działania, gdyby ci, którzy będą tworzyli rząd, poważyli się na tego typu kroki, no to będzie to oznaczało, że wprowadzają dyktaturę i myślę, że Polacy bardzo gwałtownie i radykalnie na to zareagują, bo zgody na tego typu działania być nie może. Mam nadzieję, że to jest tylko takie odreagowanie i taka euforia po sukcesie, która niektórym politykom opozycji dzisiejszej zaćmiła umysły, a jak się rozejrzą jednak po realiach prawnych i dokładnie się wczytają w te ustawy, no to takich głosów po prostu nie będzie, a już tym bardziej nie będzie takich działań. Media publiczne muszą być publiczne, to teraz to oni właśnie to mówili, oni
protestowali przeciwko upartyjnieniu i dobrze, żeby te słowa sobie zapamiętali głęboko i według tych słów postępowali.